że przed chwilą zakończył się mecz z Giżyckiem, wygrana 3-1, ale można powiedzieć, że początek nie był za ciekawy, bo w drugiej minucie straciliśmy już szybko bramkę. No właśnie, po raz kolejny na wyjazdach już nie wychodzimy z autobusu na te pierwsze 15 minut. No ale paradoksalnie ta bramka trochę nas obudziła, tak? I w drugiej połowie myślę, że zaczęliśmy dominować i gdzieś tam tą grę mieliśmy pod kontrolą, udało się wyrównać. Mieliśmy jeszcze kilka też bardzo dobrych sytuacji, żeby wyjść na prowadzenie jeszcze przed przerwą. No i po przerwie, cóż, trochę niefortunne takie zagranie, bo paradoksalnie przy wyjściu z kontrą na 4-2, gdzie mamy, no, można powiedzieć, 100% sytuację, dostajemy z tego czerwoną kartkę i musimy prawie całą drugą połowę grać w osłabieniu. No ale to, tak jak tutaj powiedziałem chłopakom, w takich momentach właśnie rodzi się zespół, tak? Albo się zbiera w sobie i walczy do końca, tak jak dzisiaj było, albo się przegrywa. Cieszymy się bardzo, bo mimo że graliśmy tą drugą połowę w osłabieniu, graliśmy naprawdę dobrze, rozsądnie w defensywie, ofiarnie. Nie ustrzegliśmy się oczywiście błędów, ale one były bez konsekwencji w postaci jakiejś tam 100% sytuacji mamr. No my mieliśmy jeszcze też kilka bardzo dobrych okazji do tego, żeby podwyższyć wynik, ale no cieszymy się z tego, co jest. Widzę, że chłopacy bardzo się cieszą i no tutaj odkuliśmy się za tą porażkę środową w Pucharze Polski. Dziękuję i życzę udanej podróży do domu. A dziękuję bardzo.